Dlatego, że do skrzyni 8HP90 jest złożony konwerter 8HP70. Czyli można w automacie strzelić ze sprzęgła? Jest to rozwiązanie o tyle dobre, że tutaj odkręcam 4 śruby, zdejmuję ten pierścień i mam klasyczny konwerter, regeneruję go jak klasyczny konwerter. Cześć, witajcie na kanale Automatycznie. Słuchajcie, dzisiaj odcinek na temat regeneracji konwertera dla Bartka Ostałowskiego. Bartka Ostałowskiego na pewno większość z Was kojarzy, ponieważ jest to chyba jedyny na świecie drifter bez rąk. Jest to chłopak, po prostu w wypadku motocyklowym w młodym wieku stracił dwie ręce, natomiast to go nie powstrzymało, żeby spełniać swoje marzenia. Dalej startuje w motorsporcie, dalej driftuje. Niestety ostatnio miał ma pasmo niepowodzeń, bo najpierw spalił się mu warsztat z jednym z samochodów, z tego co wiem to z samochodem jego klienta, natomiast ostatnio na zawodach padła mu skrzynia biegów, coś się w niej pewnie prawdopodobnie rozsypało, dlatego że jest pełno wiór w misce olejowej. Skrzynia biegów została załatwiona już następna, natomiast problemem pozostawał konwerter, ponieważ tam konwerter jest zmodyfikowany. Skrzynia biegów to inny model niż model konwertera, to wszystko jest spięte, jest jeszcze innym modelem silnika. Dlatego konwerter, który tam jest, na ten moment jest niedostępny, więc dla Bartka regenerowaliśmy jego konwerter, żeby nadawał się i żeby Bartek jak najszybciej mógł wrócić z powrotem na tor. Natomiast to całą obsługę serwisową, ponieważ Bartkowi warsztat się spalił, nie ma gdzie pracować, nie ma pracowników, całą obsługę serwisową Bartka przejął Fast Car For You z Krakowa. Także chłopacy, jeżeli ich kojarzycie, oni współpracują z Damianem Kurczem. Pewnie linki będziecie mieli w opisie. Jeżeli kojarzycie Damiana, to z projektu Malu, który ma 1000 koni i tak dalej. Będziecie mieli podlinkowane pod filmem informacje, linki do ich profili, więc sobie wejdźcie, pooglądajcie. Natomiast co, my przechodzimy już do gwoździa dzisiejszego odcinka, czyli do konwertera. Ciekawe, jak wygląda w środku konwerter, który obsługuje samochód o mocy ponad 1000 koni mechanicznych przez 4 sezony. Bo z tego co kojarzę, to 4 sezony ten konwerter jeździł bez jakiejkolwiek obsługi serwisowej, bez naprawy, bez czegokolwiek. Więc zapraszam do oglądania. Słuchajcie, dzisiaj wrzucam taki temat na szybko. U nas generalnie wszystkie filmy są nagrywane na spontanie, więc wybaczcie, że mamy troszeczkę bałagan, znalazłem trochę miejsca, bo ostatnio mamy dużo roboty, znalazłem trochę miejsca, żeby wrzucić na stół konwerter i pokazać, dlatego że mamy bardzo ciekawy przypadek. Prawdopodobnie ten film dogramy do poprzedniego, bo mieliśmy już taki podobny konwerter, natomiast dzięki temu, że trafił się nam ten konkretny, który teraz zobaczycie, będziecie mogli go porównać, jakie są różnice w podejściu do modyfikacji i czym różni się modyfikacja budżetowa od modyfikacji zrobionej poprawnie, tak jak to powinno być wykonane. I co się stało? Rozleciała się Bartkowi skrzynia 8HP90, a konwerter jest bardzo nietypowy. Dlatego, że do skrzyni 8HP90 jest złożony konwerter 8HP70. Taka sama sytuacja była właśnie w tym poprzednim przypadku, że skrzynia była 8HP90, a miała zamontowany konwerter 8HP70. Po pierwsze, dlaczego robi się taki zabieg? Dlatego, że konwerter od skrzyni 8HP90 jest większy, przenosi dużo większy moment obrotowy. I w przypadku poprzedniego samochodu, jaki był problem? Tamten samochód ścigał się na 1/4 mili, czyli uruchamiamy funkcję transbrake, czyli spinamy wszystkie kosze sprzęgłowe w skrzyni, wciskamy hamulec i wciskamy jednocześnie gaz do oporu, do podłogi. Dzięki temu samochód wkręca się na obroty, turbo zaczyna pompować, nabiera maksymalnej swojej mocy i w momencie, kiedy mamy ruszyć, tylko odpuszczamy hamulec i samochód wyrwa do przodu z pełną mocą. I teraz, co jest ważne, jeżeli chodzi o konwerter, że konwerter musi dać wkręcić się samochodowi, silnikowi na konkretne obroty. Dlatego, że silnik musi złapać pełne doładowanie. Czyli w przypadku takich samochodów, które się ścigają na 1/4 mili, nie jestem ekspertem, nie będę się wypowiadał, ale z tego, co gdzieś tam rozmawiam z ludźmi, dla których to robimy, czy nawet ze swoim znajomym,
to musi być powiedzmy 4, to muszą być 4000 obrotów. Zależy od auta, od silnika i tak dalej, ale powiedzmy, że przy 4000 obrotów silnik osiąga pełne doładowanie i wtedy będzie wyrywał najlepiej. Jeżeli konwerter pozwoli się mu wkręcić na 3000 obrotów, to dopiero jak ten samochód ruszy parę metrów i obroty silnika wejdą na wyższe, to dopiero wtedy ma pełnego kopa. Czyli jest coś w rodzaju turbodziury. I jeżeli pamiętacie albo oglądaliście, to był film, na którym tłumaczyliśmy, on jest chyba podpisany na miniaturce, otwarcie okna czy coś takiego, po co nam okno, po co nam kierownica w konwerterze. To jest właśnie ten element zwiększający moment obrotowy. Tylko że jeżeli konwerter jest duży, przeznaczony do dużego silnika, mocnego silnika, to nic nam nie da kombinowanie z kierownicą. Konwerter przenosi za duży moment obrotowy i silnik może mieć 500-600 koni, a i tak nie wkręci się na te obroty, na które powinien. Więc do skrzyni 8HP90 zakłada się mniejszy konwerter z 70, dlatego że ten silnik, który jest, ma łatwiej tak jakby przezwyciężyć opór, który stawia mu ten konwerter, czyli wkręcić się na wyższe obroty. I teraz, ponieważ wkładamy konwerter 8HP70 do skrzyni 90, to okazuje się, że nie wszystko pasuje. Oczywiście konwerter jest mniejszy, więc on średnicowo wchodzi, wielofrezy, wałki, napęd pompy, tutaj wszystko pasuje, tylko nie pasuje mocowanie po drugiej stronie, do silnika. Konwerter jest dużo krótszy, ponieważ jest krótszy, to trzeba zrobić dystans. I na poprzednich filmach widzieliście, że my spawywaliśmy taką kryzę, żeby właśnie podnieść podstawę tego konwertera. Jednak jest to podejście takie mało profesjonalne, powiedzmy mało profesjonalne. Tak jak my to zrobiliśmy to profesjonalnie i będzie to działało, będzie to funkcjonowało, jest to wyważone, jest wycentrowane, wszystkie tolerancje, prostopadłości, równoległości, wszystko się zgadza. Natomiast tutaj dostaliśmy od Bartka konwerter, który ma to zrobione moim zdaniem tak, jak powinno to być wykonane, dlatego że nie ma żadnej ingerencji w konwerter, są po prostu dołożone kryzy i flansze, dzięki czemu oryginalny konwerter 8HP70 wkładamy do tej skrzyni i montujemy. Czyli zobaczcie, teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Mamy konwerter 8HP70 i ten konwerter, oczywiście on jest trochę inny niż poprzedni, bo jest od innego samochodu, więc już pierwsze możecie zobaczyć, że tutaj między powiedzmy tarczą a podstawą konwertera nie ma luzu takiego, jak był kiedyś. I druga kwestia, no pilot ma dużo większą średnicę. I teraz opcje są dwie. Albo tutaj, no tutaj nie ma miejsca, więc trzeba by było odnitować tą podstawę w tym miejscu, to roznitować, wstawić tutaj dystans i zaspawać ponownie, tak żebyśmy tą podstawę, czyli tą tarczę zabierakową konwertera odsunęli od konwertera o tą grubość, czyli żebyśmy mieli większą odległość. Tak jak my robiliśmy to w tamtym konwerterze, że tutaj pomiędzy podstawą konwertera a tarczą już było tam kilka centymetrów, więc my to zwiększaliśmy, tam nie pamiętam już dokładnie, o 2 centymetry czy coś koło tego. Natomiast u Bartka tam była to ingerencja w konwerter. Czyli jeżeli chcesz, zepsuje ci się konwerter, wykrzaczy, wybuchnie, rozleci, spali czy cokolwiek, to musisz szukać nowego konwertera i go przerabiać. U Bartka sytuacja wygląda tak, że on bierze konwerter taki standardowy 8HP70, czyli są na nim wybite tutaj numery, możemy go dobrać, możemy szukać, i klasyczny konwerter wkłada, dlatego że konwerter jest zamontowany do takiego pierścienia dystansującego, dzięki czemu jest odsunięty od koła zamachowego tyle, ile powinien. Oczywiście nie mamy wydłużonego pilota, więc to w kole, w wale korbowym jest dystans tulejka, która po prostu pozwoli na wycentrowanie tego pilota. Jest to rozwiązanie o tyle dobre, że tutaj odkręcam cztery śruby, zdejmuję ten pierścień i mam klasyczny konwerter, regeneruję go jak klasyczny konwerter. Jeżeli on wybuchł, rozleciał się, nie da rady się go zregenerować, to szukam takiego konwertera zwykłego, bo to jest standardowy, seria, mam nawet numery, mogę sobie kupić nowy, wkładam nowy, oryginalny, cały. I tak to powinno wyglądać. Natomiast taki tuning podstawy i pilota, jak my robiliśmy w poprzednich odcinkach, gdzie to widzieliście, powinien być wykonany tylko wtedy, kiedy już nie ma innego wyjścia. Ja postaram się jeszcze od Damiana, może dostanę zdjęcia, to wrzucę zdjęcia, jak to wygląda z drugiej strony na silniku. No, tak to ma być po prostu zrobione, więc my bierzemy się za regenerację tego konwertera, dlatego że Bartkowi wybuchła skrzynia, poszły wióry, skrzynie już mają drugą, natomiast
no ma całą skrzynię 8 HP90 z konwerterem, więc ten konwerter trzeba zregenerować, przeglądnąć co tam jest w środku, czy nie ma jakichś wiórów, opiłków, wsadzić nowe tarcze i będziemy go montować z powrotem i będziemy go, damy go Damianowi, Damian go będzie montował z powrotem do skrzyni biegów. Więc tak wygląda różnica, jeżeli chodzi o tuning. Ten tuning, który tutaj widzicie teraz na stole, to już pomijam fakt, że flansza jest wykonana odpowiednio, właściwie jest to wszystko pomierzone i tak dalej. To jest po prostu właściwe podejście. Czyli nie modyfikujemy rzeczy, które później są problematyczne, czyli nie modyfikujemy konwertera. Dużo to kosztuje i jest później problematyczne. W tych pieniądzach, co modyfikacja konwertera, możemy sobie dorobić taką flanszę jedną, drugą i mieć to już na stałe, tak? Bo raczej nie przewiduję, żeby taka flansza z jakiegokolwiek powodu się rozleciała. Więc tyle, jeżeli tyle na teraz, jeżeli chodzi o regenerację konwertera. No co, będzie to jeździło w driftowozie. Koni, nie wiem ile tam jest, Bartek. Ja nie nadążam za tym wszystkim, nie mam czasu też śledzić tych wszystkich filmów. Wiem, że w tej chwili Bartek wykonywał jakieś tam modyfikacje, jeszcze tuning, dostrajanie samochodu. Koni tam jest od groma. Jest to spięte z automatyczną skrzynią biegów 8 HP. Jest to na sterowaniu od Turbolamika. Także no cóż. Przeglądniemy konwerter, zrobimy, dostarczymy do Damiana, no i życzymy Bartkowi jak najlepiej. Będziemy jeszcze próbowali się dogadać z Bartkiem, zobaczymy, co się w tamtej skrzyni biegów stało, że ona po prostu wyzionęła ducha i przestała jeździć. Przeglądniemy, sprawdzimy, zobaczymy. Może da się ją naprawić. To naprawimy, żeby była po prostu w zapasie. Na pewno będziemy szukali drugiego konwertera, takiego jak ten, żeby po prostu drugi był zregenerowany, leżał w zapasie. Tyle ode mnie. No słuchajcie, takie po prostu podsumowanie, jak można wykonać regenerację, albo robić to drogo, bo w sumie na początku powiedziałem budżetowo, ale tamto podejście pierwsze też jest drogie, bo regeneracja konwertera w taki sposób i ilość roboczogodzin, którą poświęciliśmy, to jest bardzo drogie rozwiązanie, albo można zrobić to powiedzmy za podobne pieniądze, albo nawet za trochę więcej, ale na takim poziomie, że już mamy no, dobre, niezawodne rozwiązanie, które no, jest łatwe do zastąpienia później, gdyby coś poszło nie tak. Słuchajcie, mała dogrywka, gdyby ktoś z Was był ciekawy, jak wygląda konwerter 8 HP z samochodu, który ma 1000 czy ponad 1000 koni mechanicznych, jeździ w drifcie. Generalnie budowa konwertera 8 HP klasyczna, bo niczym szczególnym on się nie różni od konwerterów 8 HP. 8 HP 70, czyli po prostu jest mniejszy niż 90, więc tutaj będziemy się bawili kształtem, ilością łopatek, kątem łopatek. Natomiast podstawowa rzecz, na którą patrzymy, to na pewno są taczki cierne od lokatów. No i jak tutaj możecie zobaczyć, zbliż trochę Mariusz. Tarczki oczywiście posiadają jakieś lekkie, delikatne przebarwienia. Natomiast nie jest to nic strasznego, nie są poprzepalane, nie są poprzecierane. Również przekładki metalowe wyglądają przepięknie, idealnie. Nie ma tutaj żadnych śladów. No i pewnie będziecie się zastanawiali, z czego to wynika. Wynika to z faktu, że przynajmniej na tyle, na ile ja wiem, na ile z Turbolamikiem rozmawialiśmy, to Turbolamik nie puszcza lokapów po ślizgu. Tak jak to jest w normalnych samochodach, czyli na przykład pomiędzy zmianami biegów w normalnym samochodzie lokap jest delikatnie odpuszczany, żeby podczas zmiany biegów skrzynia przenosiła mniejszy moment, ponieważ sprzęgło hydrokinetyczne bierze na siebie więcej. Lokap odpuszcza, wtedy pracuje mechanika i lokap jest dopinany. Klient tego nie zauważa, no ale na pewien moment jest to wyłagodzenie momentu obrotowego tylko i wyłącznie przez sam konwerter. Turbolamik robi sterowania i kalibrację typowo pod motorsport, gdzie zmiana biegów ma być szybka, jak najszybsza, a nie miękka. I skrzynie tam też nie mają za zadanie jeździć 200, 300, 400 tysięcy kilometrów, tylko mają za zadanie przejeździć rajd, wygrać wyścig. A żeby wygrać wyścig, trzeba mieć jak najlepsze parametry. Więc Turbolamik w swoich systemach nie odpina lokapu do zmiany biegów, więc ten konwerter i lokap no, przenosi i skrzynia biegów, bardziej troszeczkę dostaje w dupę przy zapinaniu biegu. Natomiast, co jest jeszcze ważne, Turbolamik w swoich sterownikach ma funkcję wirtualnego sprzęgła. Czyli można w automacie strzelić ze sprzęgła. Jest to realizowane w taki sposób, że właśnie jest odpuszczany lokap, czyli między łopatkami pompa a turbiny jest poślizg, obroty silnika wtedy idą do góry. Jak wciśniemy sprzęgło, sprzęgło czyli taki fizyczny tylko potencjometr, tak jak pedał gazu, to jest potencjometr obecnie w samochodach. Tak samo tutaj wciskamy sprzęgło, czyli potencjometrem dajemy sygnał, lokap się odpuszcza. Jak my puścimy to nasze sprzęgło, to lokap zostanie zapięty. Dzięki temu, ponieważ był ten poślizg jest niwelowany, czyli jest taki zryw. No, mówiąc wprost, no, strzał ze sprzęgła, no, nie ma co tutaj szukać
zastępczych słów do tego. Po prostu można strzelić ze sprzęgła. I teraz, jakie są efekty? Po pierwsze, ponieważ ten konwerter jeździ w samochodzie, który ma 1000 koni mechanicznych, to posłuchajcie. Wszystkie przekładki metalowe, nie przekładki metalowe, łopatki turbiny, one już są luźne, delikatnie. Zbliżmy, może pokażemy. One nie są fabrycznie zanitowane, one nie są fabrycznie zalutowane. One już się zrobiły lekko luźne. No i to jest pierwsza taka modyfikacja konwertera, którą można by było zrobić pod 1000 koni i myślę, że już bym gdzieś od 800 koni mechanicznych zaczynał, ale to też zależy od charakterystyki. Ten samochód dużo strzela ze sprzęgła, dużo jeździ na maksymalnych obrotach, to jest driftowóz. No gdyby nie było potrzebne 1000 koni, to by tego nie montowali tam. Więc ta przekładnia hydrokinetyczna, bo jest bardzo dużo obciążona, przekładnia, czyli mechaniczne same elementy, łopatki pompy, łopatki turbiny. Dalej, samochody, które ścigają się na 1/4 mili, czyli na transbrake'u wkręcają silnik na maksymalne obroty, to właśnie te dwa elementy najwięcej wtedy pracują. I tutaj możecie zobaczyć, że łopatki na pompie są zaspawane, czyli każda jedna łopatka jest zaspawana. Natomiast tutaj na turbinie, ponieważ da się to wykonać taniej, no to są te elementy po prostu pozaginane. My z tym na razie nic nie będziemy robili, dlatego że te luzy nie są duże i nie ma co z tym robić za bardzo. Po prostu one się pojawiły, dlatego że skrzynia troszeczkę popracowała, konwerter popracował. Nic z tego nie będziemy ruszać na razie, bo to jeszcze bardzo, bardzo dużo pojeździ. Przede wszystkim taka łopatka nie ma jak wypaść, bo jedne wąsy są zaginane w jedną stronę, drugie wąsy w drugą stronę. Jest to tak wszystko zrobione, że nie mają te łopatki jak wypaść, a żeby to poprawić i zrobić tak jak należy, jest bardzo dużo pracy, no bo co z tego, że my tutaj posmarkamy, tutaj i tutaj. Nie dojdziemy do następnego zagięcia tutaj na środku, czyli w tym miejscu, ale z tamtej strony, od strony tłumika i w tym miejscu od strony tłumika. Czyli wszystko musimy rozebrać, a żeby to rozebrać, musimy to roznitować. Roznitować całą turbinę, roznitować cały tłumik drgań skrętnych, przelutować to wszystko, no i wtedy by to działało. Ja ewentualnie próbować takiego miedziowania, cenowania, tak jak tutaj jest zrobione, czy lutowania na twardo, żeby wtapiać powiedzmy spoiwo tutaj od góry. No ale tak jakby nie było, to jest dużo zabawy, a nie ma najmniejszej potrzeby, żeby to robić. Prawdopodobnie to już nie będzie postępowało, dlatego że pewien luz się wytworzył, no i teraz on się będzie utrzymywał, nie wpływa to na sprawność konwertera, nie ma prześwitów, bo ten luz jest po prostu minimalny, że łopatki tylko i wyłącznie się ruszają. Więc ten temat na razie zostawiamy. Nie będziemy mnożyć kosztów, bo nie jest to w ogóle potrzebne. Natomiast co można zauważyć? Przybliż Mariusz, pokażemy tutaj. Zobaczcie, że tutaj z tym wielofrezem pracują tarczki cierne. I nie wiem, na ile będzie to widać na zdjęciach, natomiast może spróbujmy przybliżyć. O. Tutaj ten kosz, on nie jest jeszcze wyklepany, ale już jest delikatnie naruszony. Czyli po tym, no tak, na przykład tutaj widać, że tutaj nacięcie jest troszeczkę wyższe, że wychodzi już na samą górę zęba. Oczywiście nie ma się czym przejmować, bo znowu to jest dopiero początek czegokolwiek. Nie czuć tego jeszcze jakoś tam wybitnie pod palcem, ale przyglądając się na oko, kamera tego na pewno nie odda, przyglądając się na oko, ewidentnie można zobaczyć, że już ten kosz ma pierwsze ślady podklepania. No i z czego to wynika? Przecież konwerter wcale nie ma jakiegoś tam dużego przebiegu, skrzynia była nowa kupiona. Wynika to właśnie z tego faktu, że tutaj idą strzały ze sprzęgła. Skoro idą strzały ze sprzęgła, to ta tarczka będzie zapinana na sztywno, na szybko, na raz, ona sypnie, ona uderzy, więc będzie się ten kurz wybijał. Obudowa jest w napowaniu, trzeba ją napować, żeby konwerter poskładać drugi raz, bo brakło jej. Więc ich wam nie pokażę, ale obudowa jest ładna. Natomiast skoro wybija się ten wielokres, to możemy domniemywać, że ten tłumik drgań, który tutaj jest zabudowany w środku, też po pewnym przebiegu będzie cierpiał. Póki co on jest bardzo sztywny, nie ma tutaj co tego ruszać. Proszę, zobaczcie, tutaj nie ma żadnych luzów względem siebie. Oczywiście luz osiowy, ale to ten luz jest i to na nic nie wpływa. Więc no co, będziemy sprawdzać, będziemy monitorować, będziemy sprawdzać. Natomiast tak jak widzicie, standardowo do 700 Nm tutaj ponad 1000 koni, Nm, nie wiem ile, ale przypuszczam, że też grubo ponad 1000 i konwerter wytrzymuje, daje radę, bez jakiegoś szczególnego wzmacniania. Więc składamy to, żeby jak najszybciej oddać to Wachowi. Trzymajcie się, cześć.